Witam Cię, Radosławie. Witam Cię, Dawidzie. Co tam, jak tam, jak Ci um, z naszej perspektywy środowy poranek mija? A, powiem Ci, że bardzo, bardzo dobrze. Miałem okazję pospać trochę dłużej, pewnie to słuchać. Um, I zanim opowiem będzie więcej, też się zapytam, jak się tutaj po wyspałeś tego poranka, albo jak się w ogóle czujesz? Mm, jak się wyspałem? No w sumie powiem Ci, że... Muszę się przyznać, że troszeczkę zaspałem nawet na nagrywkę, ale i tak byłem wcześniej niż ty. Poszedłem dosyć późno spać, bo stwierdziłem, że kurczę, no wróciłem z pracy, wiesz, standardowo sobie tam drineczka wypiłem, coś tam obejrzałem, no i tak poszedłem spać. I fakt faktem, no, ostatni weekend i w ogóle ostatni jakiś czas mam taki zabiegany, zalatany jestem. No i jakoś tak troszeczkę wcześniej poszedłem wczoraj spać. Budzik zadzwonił o tej godzinie tam dziesiątej. Ja tak wyłączyłem ten budzik, nie, no jeszcze 5 minut, jeszcze 5 minut. I to był mój błąd, bo go wyłączyłem, a nie uśpiłem. Co się nie włączyłem sobie drzemki, tylko całkowicie go wyłączyłem. No i właśnie po tych tam. 30 minutach się obudziłem, tak patrzę, o kurde, ja miałem nagrywać, nie? Dobra, wstaję, szybko, wiesz, kąpa włączam. Piszę do ciebie, a ciebie jeszcze nie ma. No a tak poza tym, no to w sumie. No, całkiem dobrze się czuję. W miarę wyspany jestem w sumie i, i tyle. No, to w takim razie bardzo dobrze, bo ja koniec końców też się wyspałem, ale e, tak samo miałem dwa budziki przed 10:30 e, i po prostu pierwszy mnie obudził. Totalnie nie wiedziałem na co mnie budzi, po czym go wyłączyłem. Chwilę później mnie obudził drugi. Mam tendencję do nieostawania na pierwszy budzik, dlatego miałem dwa. I co się okazuje, też mnie nie obudził. Po czym, mnie, po czym chwilę porozmawiałem z tatą. E, bo mnie w sumie obudził koniec końców, bo tak to bym jeszcze pospał. E, że mi się zapisał na prawo jazdy. I kurde, patrzyłem teraz na stronę, e, na stronę firmy, na której chcę się zapisać, nie wiem, czy to, to się nazywa bardziej szkoła jazdy niż firma, A, też chyba można to coś firmą, koniec końców, bo to firma, która się zajmuje uczeniem ludzi, jeżdżeniem autem. E, I po prostu okazuje się, że Oprócz samych badań wszystkiego w sensie domyślałem się, że tak trzeba będzie, ale nie, nie myślałem, że od razu przydałoby się przynieść wszystko, czyli moje zdjęcie, dowód ze sobą, no to akurat troszeczkę oczywiste, no i inne kurde pierdoły, nie. Nie no, no wiesz, ja prawko robiłem, no dobre 6 lat temu i... Z tego co słyszałem, no nic się nie zmieniło. Ja też jak zaczynałem to od razu, musiałem wszystko przynieść, wszystkie wiesz, badania zrobić, zdjęcie, dowód. Jeszcze ja też przed 18 zaczynałem robić prawko, więc musiałem chyba na piśmie lub Zgadę z rodzicem. rodzicem przyjść, żeby tak. się podpisał, tak, że, że zgadza się na to. Także no, chyba nic się nie zmieniło w, tym, w tej kwestii. Nie? Jeśli chodzi o to, co było napisane przynajmniej na stronie internetowej, to się nic nie zmieniło. Jedyne, co to słyszałem, przynajmniej od moich znajomych bo wszyscy tam robi, przynajmniej większość robi tam prawo jazdy, to, że raz na tydzień w tej szkole jazdy jest lekarz, który przyjmuje ludzi do badania i on dosłownie robi, Widzisz mnie? Jeżeli odpowiedzisz mu, że tak, tak, nie masz żadnych wad, 200 zł, nie masz zrobione badanie. Ale u mnie było to samo <laughs> w sensie, może nie widzisz mnie, ale było. E... Dzień dobry. No ja odpowiedziałem oczywiście dzień dobry. No a dobra, test słuchu zaliczony, nie? Tak, aha. No a jeżeli chodzi o wzrok, no to po prostu, wiesz, była ta tablica taka, co te literki są od największej do najmniejszej. No i ogólnie ta tablica to działa tak, że to się z odpowiedniej odległości powinno czytać. Tam masz nawet napisane te metry obok tych literek, że tam na przykład trzeci od dołu to jest chyba z 2,5 i pół metra. No to ja siedziałem tak dosłownie metr od tej tablicy i Musiałem przeczytać to, co teoretycznie powinienem widzieć z 2,5 metra. Więc dla mnie to było dosyć proste, bo jednak nie mam wady wzroku. No i po prostu to przeczytałem. O, okej, okay, dobra. Wzrok dobry, słuch dobry, dobra, wypierdzielenie. Jakby to na tej zasadzie było moje badanie przed prawem jazdy. No to słyszałem właśnie, że przynajmniej większości osób tak to wygląda. Jakby po prostu niektórzy, nawet, którzy mają okulary, po to, żeby nie dostać yy, krótszych badań na prawo jazdy, na przykład 5 lat zamiast 15. Mhm. Po prostu specjalnie ściągają te okulary, albo sobie zakładają jakieś soczewki, prawda? I idę do tego lekarza, mówią, że nie noszę okularów, ale nic i, yy, i po prostu dostają na te 20-15 lat, to zależy od lekarza. No tak. No to, to tak po prostu jest, jakby mm, trochę też się nie się tym osobom, bo, jak są, że tak powiem, ogarnięte, no to jak będą widzieć, że wzrok im się pogarsza, to no trzeba iść do dalej się zbadać, żeby nie, nie, nie sprawiać niebezpieczeństwa na drodze. Mm, no tak, no ale wiesz, z drugiej strony to są ludzie, którzy wzrok im się pogarsza, a oni tak naprawdę o tym dalej nie wiedzą, że im się pogarsza wzrok, i uważają, że oni cały czas zawsze widzieli tak samo. W sensie, bo wada wzroku ma to do siebie, że to nie jest, wiesz, z dnia na dzień po prostu budzisz się i gorzej widzisz, tylko to jest bardzo powolny etap. To jest tak powolny etap, że czasami dosłownie tego nie zauważasz, że mhm. załóżmy, masz świetny wzrok, wzrok ci się zaczyna psuć i ty dopiero po roku orientujesz się, że ej, ja to kiedyś normalnie bym zobaczyła, czy normalnie bym to kiedyś zobaczył, a teraz już mam problem, bo mi się rozmazuje. Jakby mhm. wiesz, to. To nie jest takie zero właśnie wada wzroku, nie? W sensie wiem, o czym mówisz, bo co mi powiedział okulista, jak u niego byłem, że no wada wzroku to nie jest coś, co po prostu widzisz <gryzysz> od razu. Po czym mi mikrofona, które sprawiają, że nie wiem, co, co, co robił, niesamowicie miałem wielkie e, wielkie Zielonice ci rozszerzały. to mi niesamowicie rozszerzyło mm -hmm. i po prostu <coughs> po tym mi zrobił jeszcze raz badania. Ale koniec końców, chociaż moje rodzice mówi, że będą miały owady wzroku, to ja im powiedziałem, że nie będę miał owady wzroku, bo to, że czasami siedzę 14 godzin na komputerze, to, to mi nic nie przeszkadza w moich oczach i ja wiem, że ja widzę tak samo, bo bardzo, bardzo się martwię moje oczy i robię wszystko, żebym jak siedział przy tym komputerze, żeby mrugać bardzo często, żeby te oczy były cały czas, nie, nie były suche, żeby mi się dobrze widziały i wszystko, bo... Jak tego nie robię po prostu, to po tych 14 godzinach to mnie oczy bolą. <grych> jak to robię w normalny sposób, e... to mnie nie bolą oczy. Powiem ci, że ja na przykład z doświadczenia wiem, że jak siedzę przy komputerze czy jak prowadzę samochód, to właśnie jakby zapominam mrugać. W sensie ja wiesz, skupiam się na jednym punkcie i dużo mniej mrugam, bo nie ruszam gałką mocno. E... I strasznie mi oczy właśnie wysychały. Ja dosłownie po dosłownie kilku godzinach siedzenia przy komputerze, czy kilku godzinach jazdy samochodem, ja dosłownie miałem całe czerwone oczy, suche. E, oczywiście, no, kropelki, jakby, okej, okay, działają, tak, bo już nawilżą suche oko, ale zastanawiałem się, jak zapobiec temu suchemu oku. E, poszedłem do okulisty, powiedziałem, że no, mam taki taki problem: że no, kurde, no, dużo jeżdżę autem, dużo siedzę przy komputerze. No po prostu nie wiem, czy, czy to jest wina światła od monitora, czy to jest światła słonecznego, czy nie wiem o co chodzi. Ale strasznie mi właśnie oczy wysychają szybko, są czerwone, bolą często. No i pani okulistka stwierdziła, że. Fajnym sposobem jest kupno sobie okularów zerówek, zwykłych zerówek, jeżeli nie masz wady wzroku, to zwykłe zerówki, tylko po prostu, żeby miały filtr ultrafioletowy. Mhm. Że wiesz, jakby to słońce, które ci świeci na przykład mm, w gałkę oczną podczas jazdy samochodem, ono strasznie wysusza, właśnie oko, przez to, że jest, ma, ma to jakby fale ultrafioletowe. I powiem ci, że naprawdę czuję różnicę po so, samym sobie, bo tak, jak no, kiedyś jechałem, załóżmy, do Polski, te 8 godzin, no to no cały czas jadę na wschód, tak naprawdę, tak. E ja na ogół też mam tendencję, że wyjeżdżam sobie z samego rana, więc głównie jadę pod światło. E, jasne, używałem jakichś tam okularów przeciwsłonecznych, ale to też takie okulary przeciwsłoneczne, które po prostu były ciemniejsze i tyle. A teraz właśnie kupiłem sobie też okulary przeciwsłoneczne z filtrem UV. Ewentualnie, jak nie świeci aż tak mocno, to mam zwykłe właśnie zerówki z filtrem UV, i naprawdę czuję różnicę, bo ja po tych 8-9 godzinach jazdy no, nic mi nie boli. No, ewentualnie troszeczkę gdzieś tam minimalnie wyschną te oczy, to minimalnie. No, ale ogólnie, bo my to sobie tak gadamy na temat okularów, a nawet się jeszcze nie przywitaliśmy. I to jest w sumie mój błąd, bo to jakby w takim zwyczaju było, że to ja się zawsze witam. A więc e, witamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w 16 odcinku średnio śmiesznego podcastu. I w sumie przygotowaliśmy sobie kilka tematów. Co w sensie, się dziwo i ja i ty. Bo na poprzednim odcinku to w sumie ja dużo gadałem. Okej, okay, rozumiem, to był też twój pierwszy podcast e, nagrywany ze mną, troszeczkę też. My się de facto no, nie znaliśmy, tak jak już tam było gadane. E, rozumiem troszeczkę stres. Jakby ja też byłem zestresowany, bo wiedziałem mniej więcej, jak to jest, wiesz, ten pierwszy odcinek nagrywać. E, z jednej strony chciałem troszeczkę ci pomóc, ciągnąć cię troszeczkę za język, żebyś coś mówił. Z drugiej strony też wiedziałem, że jest to trudne i jest to niewygodne, i dlatego sam dużo gadałem. No ale dobra, teraz chyba już będzie lepiej. W sensie na pewno będzie lepiej, bo wiesz, z każdym odcinkiem będzie lepiej. To tak. wiem z doświadczenia i z autopsji. I właśnie wspomniałeś o tym prawojeździe. I de facto troszeczkę przyznałeś się, że jeszcze nie masz osiemnastki, ale rocznikowo to ty już masz osiemnaście. Posiadam. No ale no tak, tylko właśnie o tym chciałem pogadać, bo. To jest zawsze śmieszne, jak ktoś mówi ci, no mam rocznikowo, nie wiem, 20 lat, ale załóżmy, on ma urodziny w grudniu, a jest styczeń. Jakby, nie, to nadal masz te 19 lat, tylko po prostu za ileś tam miesięcy będziesz miał 20. To nie jest, że rocznikowo masz 20, ale jeszcze mam 19, bo jakby. To już fajnie jest powiedzieć, jak ci został, nie wiem, miesiąc, dwa miesiące do, do tych urodzin twoich, tak? Ale nie kurczę jak cały rok, tak naprawdę. No bo gdzie styczeń, a gdzie, załóżmy ten grudzień czy listopad, tak? Mhm. No ty de facto no, też przyznajesz się, że no, masz mniej niż trzy miesiące do osiemnastki. No bo jednak tak to działa, że no, maksymalnie trzy miesiące przed osiemnastką może zacząć prawo jazdy robić. Eee, no ale właśnie są ludzie, którzy strasznie mnie. Po prostu śmieszam tym swoim, no rocznikowo to mam, nie wiem, 20 czy tam 22, nie? Tak. No to jest ten typ człowieka, który w wieku po prostu 17 lat, mając rodziny w grudniu, szedł do Żabki kupić sobie fajki, mówiąc, no ja mam rocznikowo 18, proszę pani. <głosy> tak, <głosy> <głosy> oczywiście. Mam rocznikowo 18, ja już jestem pełnoletni, mogę kupić fajki czy brwara, nie? <noise> I za każdym razem, co tydzień pani mu mówiła to samo. Tak, przez cały rok. No ja już mam 18, tylko rocznikowo. No, no, ona już pamiętała jego kurde daty urodzin na pamięć, nie? I czekała na ten dzień. Nie, ale no, to tak nie działa. W sensie w polskim prawie to działa tak, że no, rocznikowe 18 to, to dalej 17. Nie? Jakby to musisz mhm. mieć te 18 faktycznie skończone. Pamiętam z własnego doświadczenia, że kurczę, no. Robiłem osiemnastkę, taką skromną, po prostu z kilkoma kumplami na, na pizzę wyszliśmy. No wiadomo, alkohol też jakiś tam był. No i ja miałem straszny problem, bo ja tą osiemnastkę robiłem w sumie no, w dniu swoich urodzin, ale już chciałem wszystko przygotować dzień wcześniej. I wiesz, mimo, mimo że już miałem dowód osobisty, Mimo, że no, na tym dowodzie było, że ja jutro mam urodziny, jutro mam te 18 lat, tak nie mogłem kupić alkoholu po, po prostu ci. na swoją własną osiemnastkę. Nie, totalnie nie. W sensie może też mój błąd, że nie poszedłem do jakiegoś osiedlowego sklepiku, tylko normalnie poszedłem do biedronki. Wiadomo, troszeczkę taniej było. Mhm. Największy wybór, ale może faktycznie tu był mój błąd, bo. Podejrzewałam, że jakaś tam pani w osiedlowym sklepiku, która mnie zna od dziecka, wiesz, zawsze ona jakby przechodziła przez cały etap mój. Dorastanie. Że najpierw, kupo tak, najpierw kupowałem wiesz, gumy, <grym> tak, gumy kulki tak. i maczugi, potem jakieś tam browary, a na końcu to już i fajki, nie? Tak, tak. To może taka pani, która już tam mnie zna bardzo dobrze no faktycznie może by była bardziej przychylna, nie, że wiesz, a dobra, tam jutro masz osiemnastkę, okej, okay, nic się nie stanie, nie, no ale ja faktycznie no wtedy troszeczkę jakby nie pomyślałem za bardzo i poszedłem do Biedronki, no i wiesz, idę z tym takim koszykiem, takim wypakowanym do sobie, tam cały koszyk alkoholu był, nie, bo to wiadomo, kilku kompinach, ale to alkoholu będzie dużo, no i tak, ja idę z tym koszykiem, wiesz, wypakowuję to wszystko, wypakowuję, wypakowuję, ja ogólnie też wyglądam na dużo młodszego niż niż w rzeczywistości jestem, w sensie do dzisiaj mnie pytają o dowód i nie rozumiem tego totalnie, bo mam kurde dosyć długą brodę, no ale okej, okay, rozumiem, maseczka za zakrywa Dobra, spoko, jest to jakby no tak. też wytłumaczalne No no i ogólnie wiesz, wypakowuję ten, ten koszyk cały alkoholu, wiadomo, tam jeszcze jakieś tam chipsy są, jakieś tam kiełbaski Tak, dla zamaskowania no tak, to no, wiesz, że niby robię jakieś ognisko czy coś, nie? No, tak naprawdę po prostu też mama mi wysłała wtedy na zakupy. To tam, wiesz, jakieś tam chleb był, jakaś szynka, ser. No i oczywiście ta tona alkoholu tam była. No i wiesz, i ta pani tak patrzy na mnie, a dowodzi mogę. No tak wiesz, tak już dumny z siebie, że, a tak, to jest ten dzień. No tak, wyciągam tak, ten dowód i proszę bardzo, widzi pani, no jutro mam urodziny, no, ale to, to na osiemnastkę, no, no nie miał kto ze mną przyjechać, dorosły. No wiesz, jakoś tam próbowałem od razu się wytłumaczyć, jakby mhm. ja wiedziałem. Od razu, że ona powie, że nie, ale od razu zacząłem się tłumaczyć, zacząłem, że, no kurczę, no jutro osiemnastka, no ale osiemnastka, nie, jest tam coś tam, ten. Ale to była taka pani, że, no, no niestety, jakby. Ja rozumiem, okej, okay. Jakby ona przestrzegała swoich praw, swoich zasad. Ja, jakby nie mam do niej pretensji, tak. Jakby pretensje jedynie mogę mieć w tej sytuacji sam do siebie, ale no. Wiesz, I ona tak patrzy na mnie, no. No, ja rozumiem, rozumiem. Osiemnastka jutro, tak, no ale no, no, ja nie mogę, ja nie Oj. mogę, nie. I wiesz, ludzie za mną stoją w kolejce, ja ten alkohol muszę spakować, z powrotem spakować tak powoli, nie. I tak w połowie koszyka już jestem pakowania, i nagle pan za mną, gdzie w ogóle bardzo miła osoba, tak mówi: Ej, wiesz co, młody? Dobra, jakby coś to będzie na mnie. Ja jestem jego ojcem, nie. A tak, o ja, dziękuję, dziękuję, nie. Wiesz, no i w końcu, no, no, znaczy i ta pani wiedziała, i ja wiedziałem, że to nie jest mój ojciec, no, ale no jakby. Ale wiesz, teraz już, był. Ono już tak, tak na no, wiesz że ono już tak, no dobrze, dobrze niech będzie, nie? Jakby, no, bo, no bo on słyszał całą historię, on stał dosłownie cały czas za mną, on słyszał, jak ja się tłumaczę, że to jest jutro, że jutro już mogę normalnie kupić i tak dalej, wiesz, on taki spolitowanie, tak. Dobra, młody, spokojnie, jakby coś jesteś moim ojcem, znaczy jesteś moim synem, nie wiesz? Tak. No, no. A to, było, to było słodkie. To naprawdę wiara w ludzi wtedy, wiesz, takie plus jeden od razu poszło. No to to od razu, tak jak mówisz, no taka wiara, no. No goście były miły, nie? No, yy, jeżeli chodzi o. Yy, jeżeli chodzi o inne osoby, w sensie ja choćby w sklepie, prawda? Jakaś babka. właśnie kilka kolega. kolego. Jeden dzień przed to się szedł do tego sklepu, bo ten alkohol na to osiemnastkę. I po prostu, nie no, akurat przynajmniej u nas, nie, <grym> te panie jeszcze dają to, wiesz, ten jeden dzień przed. W niektórych sklepach nawet rok przed, jak do do dobrze nie popatrzą. <grym> Więc ja myślę, że to po prostu zależy od, wiesz, babki. A może ona miała jakieś takie niemiłe doświadczenie, że sprzedała jakiemuś gościowi, który miał dzień do osiemnastki. Nie wiem, nachylał się przed sklepem, wiesz, słuchajcie, zatrzymała go ochrona. Tak, i o to, I potem ona miała jakby problemy przez to. Jasne, ja, ja rozumiem. Ja tak powiedziałem, ja nie mam do niej pretensji, bo ona wykonywała tylko swoją pracę. I jakby ja to całkowicie rozumiem. Okej, okay, nie, jakby. To jest całkowicie normalne, że nie mogła mi tego sprzedać. No tak. Ten jeden dzień robi niestety różnicę. Przynajmniej w świetle prawa, oczywiście, nie. No tak, no przynajmniej w świetle prawa i w świetle, wiesz, tego, czy możesz, czy nie możesz kupić alkoholu. No jakby. Ja nie, naprawdę ja nie mam żadnych pretensji do nikogo o takie coś, no ale no kurczę, czasami warto jest być ludzkim po prostu, tak? Tak jak właśnie ten pan, który powiedział, że dobra, jak coś, to jesteś moim synem i tyle, nie? Jakby. Teoretycznie no tak. względem prawa chyba też tak nie można zrobić, że Kup to jakby... sklepowanie nie alkoholu. Tak, jakby jawnie, totalnie, w sensie przy, przy tej pani ekspedience to on to zrobił, no ale, ale ona już, wiesz, też, też spojrzała na mnie z takim politowaniem, on na mnie spojrzał z politowaniem, ja stoję taki malutki, taki wiesz, dziękuję, dziękuję, nie? Tam, wiesz, szybko spakowałem oczywiście, jak najszybciej się tylko dało i, i lota, nie? I mnie nie ma. No to tak, no bo też, no ona już też nie chciała być nie miała na tyle, że wiesz, mu powiedzieć, że, no, tak troszeczkę nie, bo on, wiesz, jest niepełnoletni. No, tak jak mówisz, no wytłumaczyłeś się, że masz tę 18 za miesiąc i po prostu. Nie za miesiąc, za dzień. za dzień, Jezu, przepraszam. I no ja normalnie na dowodzie miałem, wiesz. No nie będę mówił, który to jest dzień, bo i tak już prawie całą datę urodzenia powiedziałem. W sensie, jak ktoś by dobrze poszukał, to, to by znalazł. Mhm. E, no, ale ja miałem załóżmy 10 urodziny, a to był 9, także no, to był jeden dzień. No, no to kurde. Ale dobrze że się udało. Bo jeśli je, się nie udało zgoda, musiałbyś się wrócić do tego osiedlowego sklepu i nie, nie się z panią Miła. I mm, opowiedzieć, co tam, co tam u ciebie i po prostu kupić tam. Tak, wiesz jakby dzień dobry pani Grażynko. To znowu ja tak. Tym <laughs> razem już nie tylko browarek, tylko głębsze zamówienie grubsze, tak? Tak. No wie Pani, no ja wiem, że Pani mi browerka wcześniej sprzedawała, bo to tylko browarek i to tak każdy by chciał się napić wieczorkiem, no ale no teraz no proszę Pani, ja już wie Pani 18, będę jutro robił, proszę Pani, no i może by mi Pani sprzedała troszeczkę więcej niż ten browarek, bo no wie Pani jak to jest. Mm. Może, może. Znaczy, myślę, że w większości przypadków, jak taka pani ci zna po prostu, dzieci nie te itp., po prostu sprzedała być to, bo kurde, no czemu nie, nie? Nawet jeżeli, wiecie, ktoś nie zna, no to z jeden dzień do osiemnastki. I dużo osób by ci po prostu to sprzedało. Przynajmniej w Polsce. Tak mam takie wrażenie. Um, bo chociażby, nie wiem, w krajach niemieckojęzycznych mam właśnie takie niesamowicie mocne wrażenie, że ludzie tam bardzo się trzymają reguł. Tak, strasznie, jakby. Okropnie się trzymają reguł. W sensie, jeżeli masz, nie wiem, ograniczenie prędkości, to, to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, patrząc na to, co się teraz w Polsce dzieje pod tym względem. I w Niemczech ogólnie, jak przyjechałem do Niemiec, mnie strasznie zdziwiło to, że oni tutaj jeżdżą dosłownie. Idealnie, jeśli chodzi o prędkość. W sensie tam, gdzie masz 30, masz 30, po prostu jedziesz 30, nie ma opcji, że pojedziesz 35. Tam wszyscy jadą 30, nieważne czy to jest mega sportowa, zarąbista fura, czy to jest wiesz, stary pidzik, który już ledwo co jedzie, wszyscy jadą 30. Masz 50, to wszyscy płynnie rozpędzają się do tych 50 i oni dosłownie, nie wiem, czy oni na tempomacie wszyscy jeżdżą, w sensie ja jeżdżę na tempomacie, mhm. bo mi jest tak łatwiej. I oni chyba też mhm. dosłownie tam, gdzie masz 50, to jadą idealnie 50. Nie 45, nie 55, 50. Nawet przez jakieś wiochy, po prostu gdzie jakby nic nie ma dookoła, totalnie nic nie ma dookoła, jest po prostu, nie wiem, jeden dom na 200 metrów, masz ograniczenie do 50, jedziesz 50. Załóżmy ta wiocha się kończy, masz ograniczenie do 70, a ma, masz gorszą drogę, wszyscy jadą 70 lub troszeczkę mniej, no bo wiadomo, gorsza droga. No tak. Potem ograniczenie do 70 się kończy, wszyscy nagle rozpędzają się do 100 i jadą tą 100, no bo w Niemczech jest jakby tak, że masz 100 poza zabudowanym, jeżeli nie masz innego ograniczenia, nie o. tak w Polsce 90. No to nie widziałem no ale to jak mówisz, no przynajmniej tego co słyszałem, ty mi to sobie potwierdzasz, że... No, ludzie kurde bardzo tam się przyjmują tymi zostawieniami. No, w Polsce no wiesz, jak jest w Polsce. W mieście jest 50 yy, i bardzo często to wygląda tak, że się dzieje, że to jest 70, nie tak minimum. Ja, wiesz, jak pojawiłem jak jest w Polsce? No, sam wiesz, jeździłem po Polsce przez te dobre 4 lata. Tak naprawdę dzień w dzień jeździłem do pracy czy do szkoły. Też przejeżdżałem przez centrum dosyć dużego miasta. Tam, gdzie było 50, ja się przyznaję bez bicia, nie raz, nie dwa miałem 80-90, ale to wszyscy po prostu tak jechali. Jakby to, to nie było, że tylko mi się śpieszy, to dosłownie wszyscy, bo wiesz, masz centrum miasta, dwa czy trzy pasy nawet, no i masz niby te 50, no, ale nie ma tam żadnych przejść dla pieszych i tak masz co chwilę światła, więc pomiędzy tymi światłami ludzie się starali jak najszybciej rozpędzić, żeby no, odrobić tego czasu, więc tam wszyscy dosłownie jechali 80-90%. No tak, tak to akurat w Polsce wygląda po prostu. Ci ludzie <grymne> za granicą wiedzą, że żyją według zasad, żeby każdemu było lepiej, a tutaj jest po prostu bardziej, że kombinują jak najbardziej, bo wiedzą, że no to jest po prostu te myślenie pełne przez rodziców i przez osoby, które wychowały się w komunizmie prl Po prostu, że trzeba kombinować, żeby sobie poradzić. Wiesz, o co mi chodzi. I że po prostu no tak, te tak, zasady. No. To... Czasie, zobacz nawet, zobacz nawet e, sam fakt istnienia aplikacji Janosik. Mhm. Ona, działa, ona, ona jest polską aplikacją i działa chyba tylko w Polsce, w sensie tylko Polacy w ogóle o czymś takim wiedzą. Bo kto normalny, w sensie. Komu innemu jest potrzebna aplikacja, która cię będzie ostrzegać przed fotoradarem czy przed y, policjantami stojącymi z suszarką? No. no, nikomu to nie jest potrzebne, bo wszyscy jeżdżą przepisowo, tylko nie w Polsce. No, w w Polsce jak masz 50, no to wiadomo, trzeba jechać <laughs> troszeczkę więcej, tak? To, to w sumie nie tylko w Polsce, tylko w sensie chodzi mi, że bardziej kraje bloku sowieckiego, nie? W sumie hmm, większość osób tak. ma tam podobnie po prostu jak w Polsce. Tak samo jest to niejeżdżanie według przepisów itp., a właśnie yy, na Zachodzie to jest właśnie na odwrót. Yy, już nie, mów, nie mówię tam o Ameryce, nie, ale chociażby w Europie yy, na Zachodzie, nie, to jest przynajmniej, że większość osób jeździ z tymi przepisami po prostu. Yy, dlatego to yy, myślę, że to niesamowicie yy, jest, jeździu. to jest niesamowicie zależne od przeszłości kraju. Mm, tak, no ale wiesz, jakby zobacz też to, że teraz... Yy... W styczniu weszły te, te nowe opłaty za przekroczenie prędkości i tak dalej. Fakt faktem, ok, strasznie to podnieśli, bo w niektórych przypadkach jest to podniesione dosłownie pięciokrotnie, ale mm, szczerze, jak dla mnie to jest właśnie bardzo dobrze. W sensie, w końcu się ktoś, kurde, za to wziął i w końcu się nauczą jeździć przepisowo, bo ja jeżdżąc już te dwa lata dosłownie dzień w dzień po Niemczech, gdzie już no niektóre nawyki no muszą ci wejść, tak? Wiesz, że ja codziennie jadę na zakupy, codziennie jadę do pracy, codziennie jestem uczestnikiem ruchu drogowego. Mi po prostu już niektóre nawyki dosłownie weszły w krew, że jak jadę 50, to jadę 50, jak jadę 60, to aż mi jest dziwnie, jakoś za szybko. Gdzie kiedyś, wiesz, jechałem te 70 w zabudowanym, to było takie okej, okay, fajnie, nie? Jadę no, fajnie, sobie. Tak teraz, tak, teraz jadę 60 i ja już jakby Optycznie mi jakoś za szybko wszystko ucieka. Ja dosłownie źle się czuję jadąc więcej niż te 50. I pojechałem wiesz do Polski raz, drugi, trzeci i jadę sobie 50, no bo jest tyle ograniczenie. Ty ludzie na mnie trąbią, ludzie mnie wyprzedzają. pokazują jakieś dziwne rzeczy palcami. O co chodzi? Nie, ej, ja jadę przepisowo i oni mają do mnie problem. Co jest nie tak, nie, jakby, o co tutaj chodzi? Jeszcze wiesz, okej, okay, ja rozumiem. Przyjechał, kurde, y, bogać BMW na niemieckich blachach, wlecze się 50 na godzinę w zabudowanym. No to tym bardziej, nie? Wiesz, trzeba jeszcze go bardziej skarcić za to, ale, ale jakby to sam fakt, ja jechałem przepisowo. Oni mieli do mnie o to pretensje. Jakby tego totalnie nie potrafię zrozumieć. A teraz ostatnio właśnie byłem w Polsce, w styczniu, Mm -hmm. Bo ja sobie nie jadę na, jakby na święta, tylko troszeczkę po świętach, więc omijam korki i tak dalej. No i byłem w styczniu, i teraz faktycznie wszyscy jeżdżą przepisowo. O! W sensie ja jechałem 50, inni ludzie jechali 50, ewentualnie tam 55 powiedzmy. I naprawdę strasznie widać to, że się w końcu wzięli za te, za te mandaty. Nie wiem jak u ciebie, ale u mnie też jest więcej fotoradarów, chyba. Ze trzy nowe fotoradary widziałem na odcinku dosłownie wiem, 20 km. No. Bo wcześniej miałem jeden fotoradar, też już chyba miałem cztery albo pięć nawet. Na tym samym odcinku drogi. Eee, I naprawdę widać, że ludzie boją się tych mandatów. I szczerze jest to dobre. W sensie, okej, okay, i tak zdarzał się tam jakiś jeden czy drugi, który jechał tam te 70 przez zabudowane, ale to jednostki już były. To nie było, że większość, tylko już naprawdę po, pojedyncze osoby. Tak. No, u mnie dosłownie ilość osób jest taka sama. Przekaj, znaczy, tak mam przynajmniej takie wrażenie, prawda? Że osoby, które przekraczają prędkość, to jest prawie to samo. I jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o same fotoradary, tutaj też się nic nie przybyło i ludzie jeżdżą tak samo. Więc ja to też myślę, że to kwestia zadania tych fotoradarów i zakątka tej Polski, nie? Bo tutaj się nic nie No znacieniło. właśnie chyba zakątka Polski tutaj się po prostu nic nie zmieniło, ludzie że tak samo i tak samo, nie, jak dokąd, jak tu, wiadomo, za każdym razem, gdzie, gdzie jest policja, gdzie co, wiesz, na wszelki wypadek i po prostu, no, żeby nie dostać tego mandatu. Może nie za każdym razem, ale yy, na pewno jest to w miarę, wiesz, rozwinięte, żeby uważać na tą policję, bo ludzie mhm. po prostu przekraczają notorycznie prędkość. No tak, ale wiesz, że jakby... Jedziesz sobie, widzisz jakiegoś tam policjantów po prostu stojących z suszarką, potem przez yy, przynajmniej kilometr wszystkich ostrzegasz długimi, tak, że, wiesz, mrugasz dwa razy, że hej, halo, policja tam stoi, tak, mi się na prawym, uważaj i tyle, tak, jakby mm -hmm. I są inni też ostrzeżeni, jakby... To jest taki Janosik przed falą internetu, tak, ja to się tak śmieję, bo... No, widzę na przykład po swoich rodzicach, tak, Że oni jakby znają te takie te sztuczki. Że takby zanim Janosik powstał, to wszyscy po prostu sobie światłami ostrzegali ludzi i tyle, tak? No. Heh. Faktycznie, no tak. To mm, się ostrzega jeszcze światłami, ale dalej się to czasami robi, nie? To też zależy, czy policja nie stoi z dwóch stron, bo policjanci końców wiedzą, o co chodzi z tymi światłami. No, bez no, nie ukrywajmy, to też są kierowcy, to tak? Też są to też kierowcy. są kierowcy. To, ja wiem, no, jakby są kompilacje różne y, radiowozów leżących w rowach i tak dalej. Okej, okay, jakby co do umiejętności prowadzenia można się kłócić, ale jakby to też są kierowcy, to też są ludzie. Jakby to nie traktujmy panów policjantów jak coś zupełnie inny gatunek istot żyjących, tak? Mm -hmm. Ja wiem, że niektórzy tak robią, że nie, policjant to nie człowiek, policjant to to, wiesz, jakieś dziwne określenie niemiłe, ale no, policjant to też człowiek. Zdarza mi jechać z policjantem cywilnie w aucie. i <grym zauwańcami> tak też przekraczają tak samo prędkość jak każdy inny kierowca na drodze. To tak dla kontekstu. No, to, to, to chyba normalne. Dobra, bo my ogólnie... Mm, no, tak jak wcześniej powiedziałem, przygotowaliśmy sobie kilka tematów. Na razie to tak w sumie płynnie z rocznikowych osiemnastu przeszliśmy do kwestii, czy pan policjant to też człowiek. Troszkę. Dziwne przejście, ale okej. Okay. Ja chciałem na przykład opowiedzieć o swoim przemyśleniu. Bo ogólnie hmm, temat... Defekacji, temat kupy. Na tym podcaście pojawiał się już nie raz, nie dwa, nie trzy. Są ludzie, którzy, którym to pasuje, są ludzie, którym to nie pasuje. Ja na przykład uwielbiam taki humor, uwielbiam się śmiać, he -he, Kupa, Siusiak, tak itd. Hmm. Jakby mnie takie rzeczy bardzo śmieszą. Ja jestem prostym człowiekiem mnie śmieszy prosty humor. I sobie tak chwilę siedziałem. Nie pamiętam, w jakim ja byłem wtedy stanie, ale podejrzewam, że no, to do, do końca nie byłem. <grym> mm. I zauważyłem śmieszną zależność, że słowem gówno można zastąpić dowolnie każde słowo w zdaniu. I to nadal działa. W sensie słowo gówno jest bardzo uniwersalne. W sensie zobacz, na przykład e, chcesz nie wiem, żeby ktoś przyciszył muzykę, mm -hmm. bo, bo nie wiem, po prostu nie wiem, idziesz spać, czy, czy po prostu że jest za głośno. Przycisz to gówno, Nie mówić <laughs> przycisz tę muzykę, tylko przycisz to gówno, eee, Nie wiem, chcesz zapytać. Eee, nie wiem, załóżmy. Mm, zrobiłeś komuś jedzonko, widzisz, że trochę chyba za duża porcja była. Już ta osoba nie może tego do końca dojeść. Ej, będziesz jadł jeszcze to gówno? <laughs> No, no, można. No hmm. tak, no, auto cię, policjant cię zatrzyma, cię zaczyna i no, ale gówno. No tak, no, ale gówno, no, czy tam, nie wiem, e, auto ci się zepsuje i o, znowu się to gówno zepsuło. Tak, policjant jak zobaczy to... na stan techniczny jak auto i powie, ale gówno, jak to jeździ. <laughs> tak. E, no i oczywiście gówno też można odmieniać, w sensie używać tego na przykład jako mm, jezus, przymiotnik. Czyli nie wiem, coś jest gówniane, typu Jezu, ale gówniane światła w tym samochodzie rażą mnie strasznie, nie? Jakby... jakby no, no można tak naprawdę dowolną rzecz zastąpić słowem gówno i to dalej będzie miało sens. Eee, co tam jeszcze można zastąpić słowem gówno? Mm, kurde, no tak jak mówisz, w sumie to cokolwiek. No cokolwiek, no... Nie wiem, kurczę... Mm, ale, o, ale pada gówno. deszcz. Na przykład na zwierzę Tak e, O, ale gówniana pogoda no, no to nie jest gówniana pogoda, bo nie pada gówno Tylko pada deszcz, no ale o, Albo pada to gówno Tak, no y, Tak jak też y, mówiłem To y, No cokolwiek Ale na wszystko oprócz y, Gówna y, Będziesz mówił gówno, nie? Idziesz się wysłać ale się zasrałem. No i tak, nie to po prostu... Tak, to jest właśnie śmieszne, że jakby na wszystko, dosłownie na każdą wolną rzecz możesz powiedzieć gówno, ale nie na gówno. Tak, dosłownie. Tak to działa. Jakby ogólnie określenie srania, jak ludzie to określają, z jakimi ja określeniami się już spotkałem. Eee, nie wiem, kurczę, że tam krecik w taborecik, że e, wypuścić drżownicę, Określenie wypuścić jest mnóstwo. Wasza. Tak. Jeszcze też w ogóle określenia, które są powiązane z y, głównym, ale nie dosłownie są głównym. Typu, nie wiem, jak ci woda chlapnie, to, że pocałunek Posejdona, Tak. tak. Ale jakby, <laughs> typ, określenie jest mnóstwo. Tak samo jak określenie jest mnóstwo na niektóre części ciała. Hmm. No, w sumie na niektóre na... czynności, jakby, <laughs> no, może nie będę mówił, chociaż w sumie nie, no, mogę powiedzieć, że, no, w obecnej chwili pomyślałem o y, biciu Niemca w hełm, tak? <laughs> tak, to się mówi. Ale możesz no, też to powiedzieć, że... no stary, ale się zesrałeś, po prostu się odwajł, nie? No tak, no, no, jakby po prostu się wystraszył czegoś, tak, czegoś nie zrobił, no i no, zesrał się. Zastrał się ze strachu, tak. no nie no, to naprawdę określenie gówno dosłownie każde słowo potrafi zastąpić. E, no to chyba dobrze, to nie? Jest, tak, w sensie, to jest takie, mm, to pokazuje jak język polski jest płynnym językiem, <grym> tak a propos gówna, nie? <grym> mm. e, no bo kurczę, nie znam chyba innego języka, który Aż tak by mógł zamieniać wszystkie słowa na dosłownie jedno słowo. Tak, no dosłownie tak jest. Chociażby nawet tak jest też z kurwa, nie? Po prostu no, każdy możliwy sposób może to odmienić. Może zrobić cokolwiek. <śmiech> no <śmiech> I tak, to no, zadziała? Już, już, są ludzie, którzy używają kurwę jako przecinka, tak? I jakby, tak, tak. To, dosłownie to. Też de facto działa. Okej, okay, jest to coś dziwnego, coś niezrozumiałego dla mnie, coś, co pokazuje mi, że ta osoba totalnie nie wie, o czym gada i po prostu sobie robi czas dodatkowy. Ale są tacy ludzie. W sensie znam takich ludzi, którzy dosłownie co drugie, trzecie słowo muszą wstawić kurwę, bo, bo oni nie potrafią inaczej zdania już zbudować. I to weszło po prostu na tyle w krew, że oni muszą to zrobić. Hmm. Ale czekaj. Skoro właśnie właśnie to wkrótce, jak byłeś gdzieś. Jeśli wiesz, że była sytuacja, która wymagała niemówienia tego słowa, dało im się to powstrzymać, czy. No właśnie nie. O! Co się u mnie w pracy jest taki jeden yy, kumpel. On dosłownie co drugie słowo musi wstawić kurwę, jeżeli z kimś gada. Co ciekawe, on to robi nawet, gdy gada po niemiecku. Co? W sensie... Tak po niemiecku... No, w sensie, tak. mówi zdanie po niemiecku, mówi dwa słowa po niemiecku, kurwa. Dwa słowa po niemiecku, kurwa. Trzy słowa po niemiecku, kurwa. Oj. Jakby jest to totalnie śmieszne, gdy to słyszysz z zewnątrz, jakby gdy skupisz się na tym, co on mówi, to jest to naprawdę śmieszne. No, no tak, no. Po prostu no, siedzisz sobie w pracy, coś tam słuchasz jakiegoś gościa, on po prostu mówi coś tam po niemiecku, kurwa. I tak cały czas, no... Może być to troszeczkę śmieszne. Ale się, że w jakimś czasie może być to trochę męczące, jeśli chcesz go zrozumieć. Jest to męczące, kiedy chcesz z nim po prostu pogadać. Jeżeli on ma zamiar tobie coś wytłumaczyć, jeżeli ma zamiar przekazać jakąś informację, która wymaga troszeczkę roz bardziej rozbudowanego złożenia zdania. Wiesz, wtedy to jest męczące, bo ee, nie wiem, pytając się: "Ej, stary, masz fajkę?" No, kurwa, tak. No to spoko, jakby. Okej, okay, jest to krótkie zdanie, no dalej, dalej ma to sens, tak? tak ma to Ale sens. Jak on ma coś ci. On chce ci coś opowiedzieć, czy po prostu przekazać jakąś informację, która naprawdę wymaga no, troszeczkę dłuższego zdania, troszeczkę bardziej rozbudowanego zdania, i on dosłownie co chwilę wstawia ten przecinek swój, jest to strasznie męczące na dłuższą metę. Na początku jest to takie, że nawet tego nie zauważasz. Potem cię to trochę śmieszy, jak już to zauważysz, ale potem już przestaje cię to śmieszyć i jest to no, de facto wkurzające, tak? No tak. I ja cały szczęście nie mam takich problemów, w sensie, że nie mam osoby, która by mnie tym nerwowała w taki sposób, ale no, tak jak mówisz, może być to na pewno nerwujące, jakby, tak jak mówi gość, chce ci nie wiem, przekazać jak coś temu służyć, coś tam, coś jeszcze i. Tam prostu i co drugie co kurwa i no to, to musi być nerwujące na pewno po dłuższym czasie, jak już to, o tym wspominasz. Nie no no, serio jest, w sensie, mm, tak jak mówię, no na początku jest to coś śmiesznego, w sensie ciebie to troszeczkę śmieszy, że wiesz, czujesz się taki lepszy, że pa on nawet nie umie złożyć zdania bez przeklinania, czy bez wstawiania swojego ulubionego przecinka, wiesz, jakby takie, trochę cię to łechta po ego wbrew pozorom. No, ale jednak, dopóki faktycznie gadacie na jakieś luźne tematy, które nie wymagają głębszej rozmowy, to jest to śmieszne. I, i to tyle, nie? Jakby nie rozumiem takich ludzi, naprawdę nie rozumiem takich ludzi, którzy dosłownie tak mówią, ale, ale są tacy ludzie. Jakby ja tam do nich nic nie mam. Okej, okay, jest to de facto styl mówienia. Tak, nie wiem, niektórzy raperzy mają styl taki, że sobie tam wkładają jakieś dziwne słowa. Eee, Albo dosłownie okay. mówią bardzo niewyraźnie I, i rap to jest... Ale, 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 ale. <laughs> tak. E, ten mumble rap, tak? Mumble rap, nazywa. tak, tak. Ja w rapie to tak akurat średnio siedzę, ale coś, to, coś tam kojarzę, nie No, to zależy, nie, bo na pewno, przynajmniej mam taką nadzieję, taki mumble rapper no, nie, nie rozmawia w sposób taki, jak rapuje i nie jest aż tak z nim męcząca. no tak mówisz, jakakolwiek większa, głębsza konwersacja, cokolwiek no, z, z pracy związanego, nie? No, jest to pewnie irytujące. Jak to już... No, tak, no. Tak niestety, tak, niestety niektórymi jest. Mhm. E, dobra, bo ogólnie gadaliśmy przed podcastem, że ty chciałeś mi zadać pytanie odnośnie dentysty. Mm -hmm. Coś. Tylko tylko właśnie nie pamiętam co to było. No. Możesz przypomnieć. Kurde, czy ty się boisz dentystów? A czy ja się boję dentystów, no tak. E Powiem ci. Nie. Jestem raczej z tych z tej małej grupy ludzi, którzy nie boją się dentystów. E Ale już tłumaczę dlaczego. U mnie to było tak, że. Ja od dosłownie od dziecka miałem problem z dentystami, z zębami. Ja, zna... jakby... Z... No. E, tak, no no sorry, przeżyczenie. Tak każdemu się może zdarzyć, kurwa. no w sensie, e, No. E, w sensie co że robię, się tak bo po prostu, bo... wiesz, to tak zabrzmiało. Kurwa, kurwa, no, to ten, to było, ten śmieć no. mi znowu nie oddał 200 zł, nie? No, kolejny raz. <laughs> tak, znowu mi kolejnego zęba wyrwał. <laughs> e, nie, ale no, ja od dziecka w sumie miałem problem z zębami, już nawet z mleczakami. One gdzieś... Krzywo rosły, niektóre w ogóle wypadały jakoś tak dziwnie. Tak jakby nie powinny wypadać, ale wypadały. Także ja, jakby od dziecka byłem przyzwyczajony do widoku dentysty. O, tak to sobie nazwijmy. Ja, jasne, no wiadomo, małe dziecko troszeczkę się boi dentysty zawsze, tak? No bo wielki pan, czy tam złapani ci, wyrwie zęba i to będzie cię strasznie boleć, a przyjdzie co do czego, to nawet w sumie nie czujesz tego ale nie, no nie boję się dentystów. Powiem ci, no jakby chyba nigdy nie, nie miałem jakichś tak z, też złych przeżyć z dentystami, bo jasne, słyszałem nie, nie jedną historię, gdzie tam nie wiem, ktoś poszedł na leczenie zęba i to tam strasznie bolało i, i, i długo trwało i tak dalej. Nie, jakby u mnie nic takiego nie było. Um, miałem jedną sytuację, ale to jakby ja jestem sam sobie temu winny, bo po prostu a... Geneza historii polega na tym, że ja sobie jechałem na deskorolce z dosyć stromej góry. W sensie, no asfalt był po prostu, tak? Mm -hmm. Jechałem ulicą i był, było z góry i taki dosyć ostry zakręt był. I z naprzeciwka wyjechał samochód. Z tego zakrętu ja się troszeczkę tego samochodu wystraszyłem. Chciałem zjechać bardziej, jeszcze bliżej krawężnika. Zahaczyłem deskorolką po prostu o krawężnik i deskorolka. Dosłownie w ułamku sekundy, jakby się zatrzymała, a ja Oj. poleciałem dalej i walnąłem idealnie z zębem Aj. o krawężnik. Fakt faktem ten ząb się nie złamał, ten ząb o. nie wypadł mi. Jest po prostu martwy, ale jakby to było chyba takie moje najgorsze przeżycie z dentystą, bo no musieli zrobić, jakby pani dentystka musiała od tyłu zrobić taką, jakby dziurkę małą. Potem rozgrzać taką, taką igiełkę tak do czerwoności, tam przypalić. Oj, czerwoności. To nie było dosyć. Tak, to, to, to nie było dosyć przyjemne. Ja od razu mówię, że to nie jest dosyć przyjemne, ale jakby no. Ja nie winię dentysty, że to było nieprzyjemne, bo to jest moja wina, tak? To ja jakby. Ja sam uszkodziłem sobie tego zęba i, i totalnie nie rozumiem też ludzi, którzy mają problem z dentystami, bo kurczę, no jakby to jest też lekarz. No, no lekarz ty nie znaczy Twoje zęby po prostu, no. No tak, to, że tam czasami bierze takie śmieszne wiertełko, które wydaje dziwny dźwięk, czy, czy to, że tam czasami, okej, okay, coś zrobi, że boli, okej, okay, ale jakby, nie wiem, idziecie do masażystki, ona też jak was masuje, to też was to boli. I co, masażystka też jest zła? No nie. Jakby to też jest tylko de facto lekarz, tak? No, także jakby, yy, jeśli chodzi o dentystów, nie, nie boję się dentystów, Rozumiem ludzi, którzy się ich boją. Jasne, znam takich ludzi, jasne. Ale ja osobiście nie mam jakichś awersji do dentystów. I słucham teraz ciebie. Co, jak ty uważasz? Czy też masz strach przed dentystami, czy jednak nie? No, tak jak mówisz, nie mam strachu przed dentystami. No, dentysta to jest po prostu zwykły człowiek, nie. E, jakby, tak jak mówisz, no są niektóre rzeczy nieprzyjemne. Ale na całe szczęście przynajmniej w moim życiu ja nie miałem problemu z takimi rzeczami, dentysty, bo zawsze miałem w miarę zdrowe zęby. Nigdy nie nosiłem aparatu, nigdy nie, nie tego. Jedyny moment, w którym miałem taki problem z zębem, to jak kiedyś dawno, dawno temu jeszcze się wychodziło na pole, bawiło się z kolegami i mieliśmy taką zabawę o nazwie wojna. I biegaliśmy z karabinami takimi plastikowymi. <noise> nie jak Ukraińcy długo z metalowymi. I po prostu jak się ktoś widziało, to kurde, krzyczał się raz, dwa, trzy imię tej osoby, nie? I powiem ci. No tak, tak. Z jakby znana mi zabawa. Tak. Brzmi, jakby w sensie, jakby to nie mogło zadziałać, bo opiera się bardzo na zaufaniu. W sensie zaufaniu, że ktoś cię faktycznie zobaczył, wiesz, co mi chodzi, i mógł cię zastanowić. No tak, że wiesz, teoretycznie losowo mógłbyś krzyknąć, haha, raz, dwa, trzy, nie wiem, tam, Bartek, nie żyjesz i tak naprawdę nawet tak. nie wiesz, gdzie jestem, Bartek, ale, ale Bartek, nie żyjesz, tak. Całe szczęście u nas się to dawało i po prostu my generalnie bardzo, ja się bardzo lubiłem tę zabawę kiedyś i wiesz, my wychodziliśmy z rogów tak, kurwa, wiesz, szybko bardzo, robiliśmy wszystko, że nasze ruchy były jak najmniej zauważalne i wiesz, co mi chodzi, żeby się dobrze ukryć. Kurde, no mhm. kurde, fajnie my to wymyślaliśmy. Ale jednakże, pewnego dnia. Y, ja y, byłem. Y, załóżmy, że stoi blok, nie? I to jest sama końcówka. Jest ściana z jednej strony i z drugiej strony. To są dwie ściany. I ty nie widzisz drugiej ściany z jednej strony. To jest kurwa ściana. Y, y, przepraszam. Y, to jest ściana. I ja wy wychodząc spoza tej ściany, ja dosłownie no, wybiegałem, prawda? I drugi gość, który stał z drugiej strony tej ściany, miał ten sam pomysł. I problem był taki, że on był ode mnie wyższy. Jak mieliśmy karabiny yy, wycelowane, no to ja biegłem no i miałem karabin wycelowany tak, żeby mi było wygodnie. No miałem go na biodrze. Kurde, jest na biodrze. Mm -hmm. Karabin na biodrze. Miałem go na warku. No i ja biegłem i on go miał na warku. I on biegł, nie? Yy, I on... Ja go udyszyłem chyba gdzieś w szyję Tym karabinem, tak w tą dziurkę, Jezus Mariała On mi kurde wbił ten karabin w zęba, nie? Ale nie tak wbił, że w że okej, okay, no uderzył mnie w zęby i mogło to chwilę On tak kurwa, jakimś cudem ta lufa tego, lufa tego karabinu weszła mi w zęba On się przez to, że się przestraszył, bo dostał karabinem w gardło To szybko bardzo wyciągnął ten karabin ode mnie, nie? I ja miałem mleczaki. On mi wyrwał zęba w taki sposób. No ale dobra, no wiesz, mleczaki, no kurczę, jakby, no, To się nie liczy. No wiem, bo to są jeszcze takie dziecięce, ale mówię, no wyrwał mi, no, tak, wyrwał no, mi zęba w sposób y taki, jak opisałem przed sekundką, czyli karabinem, bawiąc, bawiąc się wojnę. Ej, to, to sobie ciekawy case, w sensie... Jeszcze nie słyszałem, żeby nik żeby ktokolwiek wyrwał komuś mleczaka karabinem plastikowym, e, jasne tam przywiązywanie do klamki nitką czy, czy inne jakieś tam takie bzdury, jasne słyszałem o tym, e, sam nie robiłem czegoś takiego, mm, ale co do karabinu, no kurczę, nigdy, jeszcze nigdy się nie spotkałem, że no, no wiesz, bawiliśmy się tam, i e, kupel mi karabinem wyrwał zęba, nie? Jakby, brzmi to troszeczkę naprawdę jak wojna, ale no, ciekawy, ciekawy case. M e, masz, no to właśnie wiesz, jeszcze a propos, no, no mów, mów. Dosłownie masz kurde, wiesz, musi komuś, i, i, i tego, no straciłem zęba na wojnie, stary, biłem się z chłopem karabinami, kurde, no trafił w tego zęba i mi wypadnie. I, i to jest... <noise> tak i wiesz, ludzie, ludzie od razu jak to słyszą, to wyobrażają sobie, wiesz, że strzeliliście do siebie z ostrej amunicji, amunicja wam się skończyła, po prostu rzuciliście się na siebie, i on ci tak z kolby wywalił, wiesz, jak w, jak w grach komputerowych, tak. że wiesz, z kolby tak walić w zęby, i wtedy ten ząb ci wypadł. Ale oczywiście, że ty żyjesz, no to, to znaczy, że i tak wygrałeś z nim, że nie wiem, ty mu kolbę gdzieś tam pod żebro walnąłeś, on się złożył, wtedy z kolana go tam coś. Tak, tak. To, to można naprawdę ciekawie opowiedzieć. W sensie, no wiadomo, musisz troszeczkę pokłamać, troszeczkę wyolbrzymić to wszystko, ale. Tak. Przede wszystkim nie możesz mówić, że miałeś wtedy mleczaki i miałeś 6 lat. Tak, to jest najważniejszy. Najważniejsze. To, to punkt jest najważniejsze tego. w tej, tej całej historii. No. Ale właśnie wracając do mleczaków, do sposobu wyrywania mleczaków, kurczę, ja na przykład nigdy osobiście nie miałem problemu z wyrywaniem sobie mleczaków. Ja miałem także dosłownie, jak tylko poczułem, że gdzieś ten ząb minimalnie mi się rusza. Ja po prostu siedziałem, wiele, Kilka godzin ruszałem tym zębem coraz bardziej, coraz bardziej, żeby on wypadł. Na przykład yy, mój brat, który jest dwa lata młodszy ode mnie, on miał znowu problem, on się strasznie bał tego, że wiesz, że ząb wypada, on, on, się, on się rusza i tak dalej, nie? jakby. Ja pamiętam nieraz razem nie dwa sytuacje, gdzie ten ząb dosłownie, no, być go palcem i on by już wypadł, ale on i tak nie dawał sobie ruszyć tego zęba, wiesz, bo nie, bo to jest mój ząb, to jest mój ząb i tak dalej. Mm -hmm. jakby. No są i, taki, i tacy i tacy ludzie, jasne, jakby ja też rozumiem, tak, no jest to dalej małe dziecko, boi się, że ten ząb może jednak nie odrośnie, jakby rozumiem. Nie wiem, ja na przykład zawsze wychodziłem z tego założenia, że jak coś się rusza i coś wiem, że ma wypaść, to, to ja mu to pomogę wypaść, nie? Z tym pomogę wypaść, o. Zdecydowanie się z Tobą zgadzam, też zawsze jak tylko mi się ząb ruszać, to pierwsze, że jako robiłem to było po prostu rozruszanie tego bardziej, że to wypadło, bo... Dla mnie to było niesamowicie nerwujące, jak po prostu jadłem coś, coś twardego, nie wiem, cokolwiek, jabłko. Tak. I po prostu ten ząb jest był tak, Jezu, to było tak i O, jak sobie o tym pomyślę. Całe szczęście już to dawno za mną, ale no kurde. O, bardzo niefajna rzecz. Dlatego zawsze staram się jak najszybciej, żeby to wypadło, nie? I kurde, rozruszywałem to na różne sposoby ten. I dlatego. No ten karabin był pomocny, bo to, to był etap, w którym ja to bardzo rozruszywałem. Nie zrozumiałem. Bardzo się rozruszałem tego zęba i po prostu, on już mógł wypaść, nie? Tylko, że zawsze dochodzimy do tego ostatniego etapu zęba, w którym on już tak ruszał, jak wiesz, jak cholera, niesamowicie na każdą stronę. Mm -hmm, mm -hmm. On już był taki do wyciągnięcia, no ale bałem się go wyciągnąć, nie? Rozruszać go, rozruszałem, ale później wyciągnięcie było takie, no kurde, yy, stresujące. Więc tu mnie też kolega wtedy wyręczył, nie? Czemu? Czemu cię stresowało wyciągnięcie zęba, której tak już jest z góry założone, że on wyleci? Nie wiem, byłem dzieckiem. W sensie dalej jestem koniec końców, ale no, byłem młodszy o wiele i miałem jakby ten taki strach, że nie wiem, będzie mnie to boleć czy coś, ale to troszeczkę bez sensu, bo ja wiem, że mnie nie będzie, bo już mnie wcześniej zęby miałam wyrywane, nie? W sensie aby mi wypadały hmm. same. Nie wiem, zawsze miałem jakąś taką blokadę wewnętrzną, że kurde. To, to będzie to będzie takie nie bardzo nieprzyjemne. A końskie, co właśnie było, super przyjemne. Hmm? Wiesz, nie no, no ja była ta właśnie, ulga, po prostu. Ja właśnie wychodziłem zawsze z tego założenia, że trzeba to jak najszybciej wyrwać, pozbyć się tego, i tyle jakby to jest coś normalnego, że zęby wypadają. I wiesz, ja też zawsze. Jakby z, ze starszymi um, kumplami się zawsze wiesz, kolegowałem, mieliśmy taką swoją paczuszkę na osiedlu, ja zawsze byłem ten najmłodszy, no nie licząc oczywiście mojego brata, ale mój brat powiedzmy z nami się za bardzo nie chciał bawić, bo, bo my go wie, zawsze cisnęliśmy od, od dzieciaka. Mm -hmm. e no i zawsze to ja byłem ten najmłodszy i tam była różnica, powiedzmy, nie wiem, jeden kumpel był dwa lata ode mnie starszy, drugi kumpel był trzy lata ode mnie starszy, e, tam była jeszcze taka jedna dziewczyna, też tam chyba dwa lata ona jest starsza ode mnie i wiesz, wszyscy byli starsi i ja po prostu chciałem się poczuć tak jak oni, że wiesz, oni już wszystkich mleczaków się pozbyli, już są dorośli <grym> i tak dalej, nie? I wiesz, ja też na siłę... Czasami dosłownie on tam, ty ci gdzieś się zaczął ruszyć ten ząb, tak, tak malutko. To ja tam siedziałem, wiesz, dosłownie kilka godzin na siłę go, wiesz, szarpałem no, lewo, oj. prawo, przód, ty, żeby tylko wyrwać tego zęba, żeby pozbyć się tego zęba, żeby być dorosłym, nie wiesz, jakby. Ja też za dzieciaka nie oglądałem bajek, tylko zawsze filmy i wiesz, zawsze ty, w filmach no. też było taki, że taki e, prawdziwy macho man wiesz, dostaje w zęby, wypluwa tego zęba i bije się dalej, nie jakby. Tak ja też taki chciałem być, że wiesz. Nie mam zęba, ale, ale jestem dalej fajny, nie? Dalej żyjesz, dalej jesteś fajny i no... Tak, dalej się mogę bawić ze swoimi starszymi kumplami w wojnę i ich, strzeleć strzelać z karabinu i, i tak dalej, nie? I granaty rzucać, bo nie wiem, czy wy też się tak bawiliście w wojnę, ale u nas też jeszcze były granaty, tak, w sensie tak, braliśmy tak. szyszki i po prostu szyszkami rzucaliśmy. U nas nie, nie wiem, czy to były granat. Ale, ale tak, granat, no. Jak wybuch tam do ciebie w odległości więcej dwóch metrów, to też nie no. żyłeś. Tak, to albo nie żyłeś, albo y, po prostu miałeś ogłuszenie. Myślę, że mm -hmm. się bawiliśmy w ogłuszenie, że przez 10 sekund się nie mogłeś się <grym> ruszyć. I oczywiście nigdy to nie było 10 sekund, bo wszyscy jak najszybciej liczyli, po prostu wiesz, raz, dwa, cztery, pięć, sześć, siedem, <grym> dziewięć, dobra, uciekam. <grym> Ale nie, to było 10 sekund, nie? jakby to, to było 10 sekund. No tak, tak, takie szybkie czy 10 sekund. No, do, dokładnie. E, kurde, jeszcze myślę, co my tam w tą wojnie... No. A czy na pewno też była e, akcja, że my, e, jak się zaczynała powiedzmy ta wiosna, gdzieś tam w miarę ciepło się robiło, bo ogólnie u nas to było tak, że m, nasze osiedle, jakby było dosłownie przy samym lesie. O! Oh. E, tak, przy samym lesie dosłownie to było e, osiedle. I my tam zawsze robiliśmy sobie szałasy po prostu, wiesz, jakieś tam patyki o, kurde. zbieraliśmy. E, jakieś tam igły, bo to głównie iglaste drzewa, ale wiesz, jakieś tam igły się pozbierało z tych, tych z jakby z tej ściółki e, i po prostu robiliśmy taki mały szałasik, i to była nasza baza wypadowa. Wiesz, że tam się zawsze spotykaliśmy dzień w dzień i dobra, co dzisiaj robimy? Wiesz, dobra, robimy wojnę, <laughs> czy jakieś składy sobie robiliśmy, czy każdy na każdego, wiesz, tam, tam było wszystko ustalane. My mieliśmy swoją bazę, nie. No oczywiście im starsi byliśmy, tym ta bazowa większa, tym więcej rzeczy robiliśmy, wiesz. Tu ktoś przyniósł jakiś nożyk, gdzieś tam zarąbany z kuchni od rodziców, no to się jakieś gołęzie ucinało. Mm. Potem, nie wiem, jakiś tam sąsiad, powiedzmy, e, robił remont domu, miał jakieś tam szczątki styropianu, to ten styropian przynosiliśmy. Oczywiście, tak. zawsze się pytaliśmy, czy możemy wziąć. Tak? jakby to, to nie jest tak, że, że po prostu kradliśmy. Nie, zawsze było, a proszę pana, możemy sobie wziąć do bazy. No, wiesz, jakby no, nas wszyscy znali, to, to było takie bardzo spokojne osiedle, tam wszyscy, każdy, każdego znał. Nie no wiesz, jakby ten sąsiad też dobrze wiedział, kto my jesteśmy i, i z którego domu. Tak. tak. że wiesz, w razie gdybyśmy coś odwalili, to od razu idzie do naszych rodziców. <grym> tak, no I tam też... zawsze było pytanie... I tak, on, on wiesz, od razu wiedział, nie? I wiesz, my się zawsze też pytaliśmy, proszę pana, możemy sobie wziąć do bazy ten styropian, nie? Tam wiesz, jako podłoga. I te bazy coraz większe, coraz większe były. To było też fajne, kurczę. Wiem, że na przykład, no... Może teren jako tako sam w sobie nie był fajny, no bo... No kurde, las, po prostu las, tak? Jakby tam, no okej, okay, jakieś tam małe... pagórki, jakieś tam te rowy takie malutkie no. były, ale to... To, to było strasznie malutkie. No to zlaazno, no. Oczywiście, nie, wiesz, tam też ludzie sobie z psami wychodzili na spacer, więc nieraz raz, nie dwa ktoś się w głównie wytarzał, no. Ale w wy mieście to baza, koniec końców, jak bardzo ona się rozrosła? Wiesz co, ona się rozrosła do tego stopnia, kurczę, no, mm, powiedzmy. Spokojnie taka mała kawalerka by z tego wyszła. Oh. Takie, takie powiedzmy z 10 metrów szerokości i kilka metrów długości. Kurde. To faktycznie jest kawałek. No, nie, to naprawdę wyszło Jednak. My Wiesz, im starsi byliśmy, tym więcej siły mieliśmy, tym więcej. Rzeczy braliśmy, e, tak. Rzeczy braliśmy, rzeczy w ogóle potrafiliśmy, tak? Wiesz, to na początku to było po prostu trzy patyki po, położone od, od drzewo, po prostu, wiesz, tak sobie, żeby leżały i to była nasza baza. A w końcu, prędzej czy później, to się coraz rozrastało, rozrastało. I no, to naprawdę już taka przyjemna chatka się z tego robiła, de facto. Hm. No to kurde, ciekawe. Rozumiem, że chodzić tam tylko w lecie, nie? Tak, no no, wiesz, no, no to zaczynaliśmy, ziwa. no zaczynaliśmy wiosną, wiadomo, i tam jak już się zaczynała ta jesień, już się coraz zimniej robiło, więc to też nas rodzice trochę ganiali, że kurde, co po tym lesie będziecie łazić cały czas i w ogóle, wiesz, jakby... no i wtedy właśnie ten styropian powiedzmy oddawaliśmy. Temu sąsiadowi, tam te wszystkie gałęzie i tak dalej, po prostu wiesz, roz, rozsypywaliśmy, żeby. bo my też mieliśmy, że wiesz, w zimę przyjdą inni i będą w naszej bazie siedzieć, trzeba ją zepsuć. A. No, bo na tej zasadzie. Rozumiem. No. To, to, to mogło być dobre uprzedzenie. Chociażby nawet jakby jakiś biedny bezdomny szukał sobie schronienia. Mógł się w waszej bazie po prostu schronić, A. nie? Ale to nie było wodoodporne, wiesz, jakby to dachu nie miało za bardzo. No to tak prowizorycznie, wiesz, o co mi chodzi. No, ale na opartego jakby sobie jakąś, nie wiem, rzucił, no. czy coś, to teoretycznie mogłoby to być trochę wodoodporne, chociaż, no dalej, to jest spanie na styropianie de facto, w sumie no nie jest tak, tak głupie. No, styropian, no właśnie, bardzo dobrze izoluje, no to... No tak, styropian jest bardzo cieplutki. No... W końcu tego się używa do ocieplenia domu. No nie? Tak. Jest jakiś powód, czemu tego używają. <noise> tak, jest, jest jakiś powód. Dlaczego, dlaczego to jest styropia, a nie, a nie szkło na przykład, tak? <noise> Chociaż, no wata szklana okej okay, też istnieje. Jest takie coś, prawda. Ale. <głos> <głos> no. Jest, jest taki powód, kiedyś może się dowiemy. Jak będziemy może budować własny dom. No, może, może kiedyś ten piękny dzień nastąpi. A tymczasem chyba trochę inne coś pięknego nastąpiło. Co, co nastąpiło pięknego innego? No koniec chyba. Koniec. Nie? tak już powoli. No bo w sumie jakby nie patrzeć około godzinka wyjdzie już. No kurde tego odcinka. tak. Dlatego się pytałem co innego pięknego nastąpiło, no bo wiesz yy, yy, no co co nie takie piękne, ale ale tak, no prawie co? prawie godzinka. Dla nas to może nie jest piękne, ale dla naszych kochanych słuchaczy to jest chyba piękne, bo oni. Ja to się dziwię, że oni tego słuchają. Nie? Tak, Jakby, że jeszcze żyjemy. Wow, więc jeżeli... na pewno osoby, które są teraz jeszcze, pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Jesteście naprawdę cudowni, wspaniali. Naj, najlepsze och i ach, bo wow. Jakby ja z doświadczenia wiem, że ciężko jest wytrzymać do końca. Jakby... <laughs> To no. prawda. Ja, ja jestem pod wrażeniem ogromnym. Gratulujemy Wam w e... takim razie. Tak, gratulujemy i nie wiem, chyba zrobimy jakiś kurde konkurs kiedyś. Nie wiem, jakieś <grym> trzeba będzie kubki kupić czy, czy koszulki zrobić z, z naszym logo czy coś i po prostu, no jeżeli ktoś wytrzyma, tak, jeżeli ktoś wiesz, wytrzyma do końca, to będzie się zgłaszał na priw do nas i my mu będziemy wysyłać za darmo jakiś kubek czy koszulkę. Bo... Tak, wow. Tak, tak, tak. To byłoby <grym> ciekawe. Yy, taka akcja promocyjna właśnie, jak mówisz, że zaczynasz, tylko że to trzeba byłoby nie robić, jakby ktoś, w sensie jakby, wiesz, tam załóżmy, nie wiem, było więcej słuchaczy czy coś, po prostu było więcej osób. Yy. Nie było robić na sam koniec odcinka, bo na pewno byś, ktoś z nas, to wiesz, jeżeli by, nie wiem, zobaczył na Facebooku jakąś reklamę czy coś, i, albo polecenie, by po prostu wszedł na ten Polski, i zobaczył, że jesteś takiego, tylko wiesz, gdzieś w środku odcinka, randomowo, nie wiem, kod jakiś tam, nie, napisz na, tak, na ten gdzieś kod tak, wiesz, powiedzmy, i... powiedzmy, jak te nasze odcinki trwają tak około godzinki, to gdzieś tak w 45 minucie zrobić takie 30 sekund, wiesz... O, dobra, to teraz napiszcie nam, nie wiem, jakieś magiczne zdanie, typu nie wiem, kod zra w lesie. Jeżeli to napiszecie, dostaniecie koszulkę od nas, coś takiego, to, tak. to można pomyśleć o tym. No brzmi ciekawie. Tylko, no, tylko to jeszcze nie teraz, jakby nie jesteśmy aż na tyle popularni chyba. Jeszcze? Myślę, że jeszcze nie. No. <noise> Może kiedykolwiek będziemy, nie wiem, ale na razie jeszcze nie jesteśmy. Nie, na razie nie. W sensie ja to i tak jestem pod mega wrażeniem, że to się w ogóle tak rozrosło, bo ja szczerze pamiętam, jak zaczynaliśmy z Piotrkiem jeszcze, to my sobie obstawialiśmy, że po pierwszych pięciu odcinkach to może będzie pięć odsłuchów, nie? W sensie nie licząc mnie i Piotrka, że totalnie nikt tego nie będzie słuchał i że jeżeli, nie wiem, do, do końca roku w ogóle dojdziemy do stu odsłuchów, to będzie wow, jak fajnie, nie? A ja dobrze pamiętam, po chyba trzecim odcinku już było 100 odsłuchów. Teraz już mamy ponad 1200. O, kurde. Wow, to naprawdę, to się szybko rozrosło. To, to bardzo szybko, jakby ja totalnie się tego nie spodziewałem. No, no dobra, z... albo my tak strasznie, strasznie przedłużamy to, to zakończenie. No bo wiesz, zajęliśmy się czymś innym, pogadaliśmy o czymś innym, no to po prostu nie myśleliśmy teraz. Ale no tak, troszeczkę to przedłużamy. Mm. No to tak, jak już de facto troszeczkę powiedzieliśmy. E, dziękujemy, że w ogóle słuchacie nas. Dziękujemy, że wytrwaliście do końca. Jeżeli ktokolwiek wytrwał do końca i faktycznie przesłuchał całego odcinka. E, jakby, kurczę, no, ja jestem pod wrażeniem dziękujemy oczywiście za całe wsparcie za to, że tam nie wiem, lajkujecie nas na facebooku, na którego oczywiście bardzo zapraszamy średnio śmieszny podcast, zresztą link macie w opisie też zachęcamy was w ogóle do zadawania pytań nam, nie wiem, może macie jakieś prywatne pytania typu, nie wiem skąd jesteśmy, chociaż tak tego nie powiemy mm -hmm. czy, czy po prostu jakieś pytania odnośnie podcastu czy jakiś temat może jakiś rzucicie na który Fajnie by było, gdybyśmy my porozmawiali. Tak. No, bo na razie jeszcze... Używamy, no. Tak, na razie jeszcze innych sociali jako tako nie mamy, chociaż coś tam myślimy na ten temat. Coś, no, coś prawda, tam jest kwinione może kiedyś, ale to dowiecie się w swoim czasie. A, no, no na razie, na razie tak tam. jak mówiłem, na razie tylko facebookzek. E, obserwujcie nas na Spotify, na Google Podcast, na Apple podcast, tam, gdzie, gdzie nas słuchacie. Jakby my nie wymagamy, żebyście obserwowali nas wszędzie gdzieś <laughs> tylko da, tylko po prostu tam, gdzie nas słuchacie, wtedy dostaniecie powiadomienia, chociaż odcinki są o stałej porze, tak, sobota, godzina 16.30. E, z tego co wiem, dużo jakby naszych słuchaczy słucha nas w niedzielę. Spoko, jakby rozumiem. E, takie odmurzenie przed. Początkiem tygodnia, jak najbardziej polecam. No i to tyle. No, ja ze swojej strony no, dziękuję i Wam słuchaczom, i, i Tobie, Radku, że w ogóle tutaj też jesteś. No, Tobie też dziękuję. No i co? I zapraszamy na kolejne odcinki lub na poprzednie odcinki, jeżeli jesteście tutaj nowi, bo też tak może być, tak? Z tego co wiem, algorytm na Spotify ostatnio nas jakoś śmiesznie wybił. Bo chyba ósmy odcinek strasznie dużo nowych odsłuchów zdobył przez ostatnie dwa tygodnie. O, widzisz? To, to ciekawe. No. Także, jeżeli jesteście tutaj nowi, zachęcamy do przesłuchania poprzednich odcinków. Niektóre były bardziej śmieszne, niektóre były bardziej poważne niż ten. Także jeszcze raz dziękuję i Dziękujemy. do usłyszenia. Do usłyszenia. Pa, pa.